Kolejna 42. Wśród patronów Polski w gronie będę szanczeju zorze żywej wiary. O ludzi śpiewamy tę pieśń dziękczynienia za machaletę gdzieś. Ten etap naszego podążania do świątyni Bożej Opatrzności włącza się od nowa w Duchu Świętym oraz w Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Andrzeja Boboli działające przy Narodowym Sanktuarium tego świętego. Pani prezes tego stowarzyszenia, Ewa, podzieli się z nami teraz swoim świadectwem. Od 10 lat modlimy się codziennie z relikwią świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, za ojczyznę, za wszystkie sprawy Polaków. Zgodnie ze słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział, mówiąc o męczennikach, niech Kościa, mówi święty Paweł Jezus, nie brakuje nigdy obecności Ducha Świętego, który jest źródłem żywej łaski dla świętych grobów. I ta łaska z relikwii świętego Andrzeja Boboli płynie nieustannie na Warszawę, na wiernych przybywających do sanktuarium, na całą naszą ojczyznę. Kiedy rozpoczęliśmy naszą modlitwę, zgłosiła się do nas rodzina. Pod zdaniem Bestalinie Szelawniczym pracowała w Zakładzie Krawieckim w Ostrowie Wielkopolskim. Pewnego dnia lekarz w Ostrowicy rozeszła się wiadomość, iż na pracie ostatniej wędrówki ciała relikwii Andrzeja Boboli z Rzymu do Warszawy będzie Ostrów Wielkopolski. Mama odpowiada. Tak, był. Kto? Pyta lekarz. Był święty Andrzej Boboli. Doktor stwierdził. To naprawdę cud. I tak po dzień dzisiejszy cała nasza rodzina modlitwa do świętego Andrzeja Boboli zadziałała. Kiedy ja przez kilka lat chodziliście się o powolnego Pawła, moim sobie nałogu, jak i ja zabrała radość nasza wielka, któregoś dnia Paweł przychodził swoją mamę na trzy święto apostolskie, razem z nami modlił się na święto Andrzeja Boboli, dziękując za Ostrowie. Na tym roku rozpoczął na Kierunku Swobodnego Zdrowia. Wrócił na studia. Służył do mszy naszego zakłamania. Dał wielkie świadectwo swego nawrócenia, wielkiego działania naszego patrona. Szczęśliwa, że mogę w każdej godzinie dnia składać Bogu hołd, który nie potrafi mi złożonej na to rzeszczycy, ale miłosiernie przebaczył mnie i przywrócił za przepaszczoną wolność. Wśród historycznych zawirowań związanych z okresem rozbiorowej niewoli, represji po obu powstaniu styczniowych, dotkliwych upustnie braka materialnych, Matka Teresa zachowywała niewzruszoną ufność i wiarę w opatrzność Bożą. Do jego zrozumiałości cieszyli się od
Pani koni, tak, to pani. Wiary była i jest matka Róża Czarska z Lasa. Wielu z nas zna jej działalność. Jaki był jej związek ze świętym Andrzejem Bobolą? Związek tych nieprzeciętnych
tej postaci, choć żyjący w różnym czasie, okazał się istotny i znamienny. Biografia świętego Andrzeja, patrona Polski, jest nam